Dziękuję bardzo, panie pośle. Kłamliwej propagandy jest na śmietniku. Jesteśmy przy samym Sejmie. W tym miejscu Franciszek Sterczewski nagrał film, gdzie wyrzucił tutaj do śmieci tabliczkę. Ukradł tą tabliczkę w Sejmie, wyrzucił ją do śmieci. Przedstawiała 10-tygodniowe dziecko. Jaką obrzydliwą szują i konalią trzeba być, żeby coś takiego zrobić, mając świadomość tego, ile par czeka w Polsce na dziecko. To jest coś naprawdę paskudnego. Tego kartoniku tutaj nie ma w tej chwili. Być może Sterczewski, tchórz zwykły, bał się to tutaj zostawić. Franek, jutro się spotkamy. I spytam się ciebie, dlaczego coś takiego zrobiłeś? Bo to jest naprawdę bardzo niskich lotów. Pomijam już to, że to jest po prostu złodziejstwo, że ukradłeś ten kartonik, rzuciłeś go do śmieci, ale życie ludzkie po prostu trzeba cenić, bo życie